Witajcie, kochani, w karnawałowym odcinku Raniutto Sensorki. Przywitaliśmy Was fragmentem z finałowej części fantazji zoologicznej Camilla Saint-Saensa pod tytułem Karnawał Zwierząt. W karnawałowym przedstawieniu pana Saint-Saensa biorą udział lwy, żółwie, słoń, dzikie osły, kury, koguty. Z elegancją prezentuje się łabędź, tańczą rybki w akwarium, a nawet szkielety dinozaurów. Obiecuję Wam, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie równie barwne jak fantazja pana Saint-Saensa. Aby dobrze przygotować się do zabawy, wstańcie i rozgrzejcie razem ze mną rączki i nóżki. Uwaga, zaczynamy. Dłonie otwieramy, teraz zamykamy. Bączki w przód kręcimy, koszyczek robimy. Dłonie otwieramy, teraz zamykamy. Bączki w tył kręcimy, koszyczek robimy. Maszerujemy. Nasze nóżki też pracują w rytm muzyki. Maszerują w wolnym tempie, jak słonie stąpają. A teraz biegamy. A przy szybkim wesoło biegają. Wystawiamy rączki przed siebie i przed siebie ręce wyciągamy, dłoń o dłoń rytmicznie uderzamy. Uderzamy i chowamy. Nie ma ich. Uderzamy i chowamy, nie ma ich. Kochani, zapraszam Was do wspólnej zabawy przy piątym tańcu węgierskim Johannesa Brahmsa. Dłonie otwieramy, teraz zamykamy. Bączki w przód kręcimy, koszyczek robimy. Dłonie otwieramy, teraz zamykamy. Bączki w tył kręcimy, koszyczek robimy. Nasze nóżki też pracują w rytm muzyki, maszerują w wolnym tempie, jak słonie stąpają. A przy szybkim wesoło biegają. Wyciągamy, dłoń o dłoń rytmicznie uderzamy. I do przodu ręce wyciągamy, dłoń o dłoń rytmicznie uderzamy. Uderzamy i chowamy, nie ma ich. Uderzamy i chowamy, nie ma ich. Dłonie otwieramy, teraz zamykamy. Bączki przedkręcimy, koszyczek robimy. Dłonie otwieramy, teraz zamykamy. Bączki w tył kręcimy, koszyczek robimy. Nasze nóżki też pracują w rytm muzyki, maszerują w wolnym tempie, jak słonie stąpają, a przy szybkim wesoło biegają. Rozgrzaliście rączki i nóżki? W takim razie zapraszam Was do wspólnej zabawy z sensorką Aliną.
Najsłynniejsze karnawały na świecie kojarzą się z barwnymi paradami, muzyką, tańcem, a także pokazami akrobatyki i magii. Czy wiecie, że w Wenecji 10-dniową zabawę rozpoczyna pokaz uskrzydlonego akrobaty, który opuszcza się z dzwonnicy Bazyliki Świętego Marka, obrzucając kolorowy tłum tysiącami konfetti? W Nicei odbywają się bitwy kwiatowe, a Rio de Janeiro tętni życiem, kolorami i gorącymi rytmami samby. Naszą kolorową aktywnością związaną z karnawałem będzie taniec, ale nie taki, jaki znacie. Załóżcie przygotowany wcześniej plecaczek zrobiony z pustej 5-litrowej butelki po wodzie. Wytnijcie otwór, wypełnijcie butelkę piłeczkami, przymocujcie sznurki i załóżcie plecaczek do góry dnem. Kiedy usłyszycie gorące rytmy samby, postarajcie się wytańczyć i wyskakać wszystkie piłeczki. Kochani, w naszym karnawałowym odcinku nie może zabraknąć zabawy z balonami. Przygotujcie balon, zaczepcie go na sznurku. W pierwszej części zabawy będziemy rytmicznie uderzać o balon. W ten sposób uderzamy klap, 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 uderzamy klap, klap, klap. Powtórzmy, uderzamy klap, 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 uderzamy klap, klap, klap. W drugiej części tej zabawy poćwiczymy nad kontrolą naszego wdechu i wydechu. Bierzemy nosem głęboki wdech i wypuszczamy powietrze ustami, starając się wprawić w ruch balon. Uważajcie, ponieważ jeden głęboki wdech musi starczyć Wam na 4 rytmiczne wydechy. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Uderzamy klap, klap, klap. 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 Bierzemy głęboki wdech. Dmuchamy, 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 dmuchamy. Głęboki wdech. Dmuchamy, 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 dmuchamy. Głęboki wdech. Dmuchamy, 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 dmuchamy. Głęboki wdech. Dmuchamy, 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 wdech i wydech. Uderzamy klap, klap, klap. Uderzamy klap, klap, klap. Uderzamy klap, klap, klap. Uderzamy klap, klap, klap. Brawo, kochani! A co powiecie na pomysł, aby na zakończenie dzisiejszego spotkania wspólnie wykonać balonową sambę? Wystarczy, że balonik, którym przed chwilką się bawiliście, włożycie do plastikowej miski. Wówczas wygodniej Wam będzie na nim grać. Na przestrzeni całego utworu będziemy uderzać o balon w ten sposób. Balonik, 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 balonik. Doskonale. A teraz zapraszam Was do wspólnego wykonania samby.
balonik, balonik. Balonik, balonik, balonik. Kochani, dzisiejsze aktywności dostarczyły potężnej dawki stymulacji słuchowej, a także rozwijały umiejętność koncentracji, skupienia uwagi oraz znajomości schematu własnego ciała. Uczyliście się też działać według podanej sekwencji ruchu, a jest to bardzo potrzebne, by sprawnie czytać i pisać. Do tego pogłębialiście skuteczność układu równowagi i mam nadzieję, że po prostu świetnie się z nami bawiliście, a do prezentowanych zabaw włączycie niebawem całą waszą rodzinę. Kochani, dziękujemy za waszą obecność podczas dzisiejszego odcinka Raniutto. Obserwujcie nas na YouTubie. Na naszym kanale EduFilharmonia. Do zobaczenia. Pa!